Hej, ni hao. W dzisiejszym filmie chciałabym Cię zaprosić do komnat chińskich wróżbitów, którzy ryli inskrypcje i chińskie znaki na łopatkach wołów i skorupach żółwi, żeby móc później z tychże inskrypcji wróżebnych przewidzieć, czy następna bitwa będzie dla władcy pomyślna lub czy żona władcy pocznie mu w końcu syna. Co? Tak. Pierwsze zapisy znaków chińskich datuje się na 13 tysięcy lat przed naszą erą. Osobami, które znaki tworzyły i znały, byli właśnie wróżbici zatrudniani na dworach władców w królestwach, które leżały tam, gdzie teraz mamy Chiny. Początkowo znaki chińskie miały charakter piktograficzny. Były to po prostu obrazki, które przedstawiały nam zjawiska i obiekty ze świata fizycznego. Całkiem sporo tychże piktogramów, obrazków przetrwało aż do teraz, chociaż oczywiście przez wieki ewoluowały i odrobinę zmieniły swoją formę. Jak dla mnie jest to mega crazy, że Chińczycy stosują do dzisiaj te same znaki, które powstały 15 tysięcy lat temu. Piktogramy to taki wdzięczny rodzaj znaków, bo stosunkowo łatwo zapamiętuje się je tak na oko, no szczególnie jeśli przypominają wciąż dany obrazek. Dodatkowo znajomość piktogramów procentuje także w późniejszym procesie nauki znaków złożonych czy piktofonogramów, ponieważ piktogramy to często również klucze wchodzące w skład znaków chińskich, które kiedy stoją na przykład po lewej stronie znaku, będą nam mówiły o jego znaczeniu, a jeśli będą stały po prawej stronie znaku, będą czasem wskazywać nam na wymowę danego znaku. Dobra, nie przedłużajmy już i poznajmy 15 prostych chińskich piktogramów. Kou, usta. Ren, człowiek. Mu, drzewo. Huo, ogień. Mu, oko. Yu, ryba. Ry, słońce. Yu, deszcz. Jak dla mnie ten znak wygląda totalnie jak deszczyk za oknem. Men, drzwi. Ma, koń. Shan, góra. Yang, owca albo koza. Yue, księżyc. Mu, matka. Niao, ptak. Który piktogram najbardziej przypomina Ci tę rzecz, którą miał początkowo przedstawiać? A który to według Ciebie totalny skam? Daj znać w komentarzu. A jeśli jeszcze Ci mało, to koniecznie sprawdź opis filmu. Tam znajdziesz moją ofertę kursów, webinarów, warsztatów, a także linki do moich profili na social media. Do zobaczenia w następnym filmie. Xie xie ni. Zaijian.